Bardzo proszę. Schodami na pół piętro. Takie fajne te wnęki zrobione w ścianie. Tutaj, jak widzicie, zaczyna się dom. Tak. Więc mamy tą część takiej sieni, w której można zostawić sobie jakieś kurtki. Kawałek szafki jest. Tak. No i nie wchodzimy od razu do salonu, ale musimy pokonać parę schodków. Mhm. To jest problem? Nie, nie jest to problem. To po tych kilku słowach wstępu zapraszam już do właściwego oglądania. Mhm. Na pierwszy ogień kuchnia. Ale duża kuchnia. Większa od naszej. Dwa razy. Ta kuchnia jest prawie na planie kwadratu i tak naprawdę trzy boki mamy z zabudową, prawie że pełną. Mhm. Mamy pod blatową całą masę szafek. Na górze też mamy umieszczone. One nie są pociągnięte aż do sufitu, natomiast jest ich tyle, że chyba powinno wystarczyć. Justyna, sprawdź, czy masz tutaj wszystkie sprzęty. Widzę, piekarnik jest. To już jest dla mnie najważniejszy element kuchni praktycznie. Mhm. Kuchenka też, lodówkę też widzę. Super. I z tyłu jeszcze? Dokładnie. A, zmywarka. Jest. Duża, no. Też większa. Czyli kuchnia po małym liftingu spełnia oczekiwania. Zdecydowanie. No to super. Moi drodzy, to zostawmy tę kuchnię i zobaczmy, co kryje się za ścianą. Jaki duży salon. Duży, no. Trzy razy większy od naszego. Prawie jak nasze mieszkanie. A jak to wnętrze? Co byście tutaj zrobili? Co o tym myślicie? Proszę się rozwinąć. No na pewno, wiesz, jakaś witrynka widziałabym, bo ta jest zdecydowanie za mała na ilość szkła. Stół na pewno większy, zdecydowanie większy. Mm-hmm. A państwo są telewizyjni w ogóle? Lubicie coś pooglądać? Czy wieczorem to... zdarza się. Od to czasu weekend. Do czasu. Czyli na tamtej ścianie wieszamy tak. dużą plazmę. Nawet rzutnik myślę, że tutaj mógłby fajne dać, dać na tą ścianę całkiem fajny obraz. Mówisz. Jednej rzeczy wam jeszcze nie powiedziałem. Mm-hmm. Na tym piętrze pomiędzy kuchnią a salonem znajduje się jeszcze toaleta. Mm-hmm. No, teraz trochę stresu, ponieważ zobaczymy, co się wydarzy na piętrze. Czy też wam się spodoba? Sprawdźmy. Schody solidne. Solidne, drewniane. Tak. I na końcu tych schodów na prawo zapraszam. Mhm. Ale duży korytarz. Tu. Ten pierwszy pokój to chyba sypialnia. O, tak. Ale jaka przestronna. 9 metrów kwadratowych w lesie, brzozowy, zdrowe drzewa, więc będzie się pewnie dobrze spało. Czyli co, wzięlibyście tą sypialnię jako swoją? Oczywiście. Tak. Trochę wam popsuję ten plan. Mhm. Mianowicie dodam informację, że piętro wyżej, na najwyższej kondygnacji tego budynku, mamy sypialnię dla księżniczki, ponieważ 15 metrów kwadratowych to jest pokój, który jest pokojem szczytowym. No i tak naprawdę oprócz tego pokoju nie ma tam nic więcej.